Hello Merciątka, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Sywka. Ostatnim razem poznaliśmy nową uczennicę i nowy nabytek liceum Słodki Amoris Pyre, jak ją nazwaliście, prawdziwy zniziemniak, która z niejednego pieca chleb pałaszowała, bo zwiedziła spory kawałek świata. Do tego kilkoro z naszych ulubionych postaci przeszło operacje plastyczne. Merka też coraz bardziej próbuje zbliżyć się do tajemniczego lisia. No jednym słowem, cyrk na kółkach. No a za zadanie mamy naukę i wyprawę do biblioteki, nowej lokacji w grze, wcześniej niedostępnej, a więc bez przeciągania ruszajmy w drogę! Co też będzie się działo? O mój Boże. Nie, nie, na przystanek! Chcę najpierw pójść na bazar, tu nikogo nie ma, okej. No to idziemy do parku. Liczyłam na to, że na kogoś wpadniemy, ale jak widać, nic z tego. O, a jednak! Violetta stoi sama przed szkołą. Jak zwykle samotna i taka nieszczęśliwa. Co robisz? Czemu nie wchodzisz na dziedziniec? Co się stało? Ja muszę o coś zapytać panią Delaney. Na ulicy przy przystanku? O co chodzi? Ona pomyliła się, wstawiając mi ocenę na ostatnim sprawdzianie. Zapomniała policzyć jedno ćwiczenie i dostałam 3 zamiast 4. No to ja ci życzę powodzenia w walce o lepszą ocenę. No ta baba to terminator. Zamiast podwyższyć ci ocenę, to skończysz z 2 za wytykanie jej pomyłki w ocenianiu, zobaczysz. Violetko, lepiej mnie posłuchaj, zostaw sprawę tak jak jest i ciesz się trują. Bo z terminatorem się nie dyskutuje. Przed nim się ucieka, gdzie pieprz rośnie. No to rzeczywiście lepiej, żebyś się z nią spotkała. W najgorszym razie możesz poczekać na początek lekcji. Aha. Nie, będzie za dużo osób. Nie chcę, aby wszyscy na mnie patrzyli. O matko, Violetka. A kiedyś udało jej się stanąć w mojej obronie i wtedy się tak jakoś nie stresowała. Powinnam pójść jej poszukać od razu, ale boję się jej. O, jak mi jej żal. Chcesz, abym poszła razem z tobą? Zbierz się na odwagę i idź, ja muszę zmykać do biblioteki. No więc tak, w komentarzach i w wiadomościach prywatnych, ale głównie w komentarzach pod ostatnim odcinkiem, spoilerowaliście, jakich odpowiedzi powinnam udzielać, by zdobyć ilustrację. Sama też troszeczkę na ten temat poczytałam, żeby nic mnie co ciekawszego i lepszego nie ominęło. Więc przepraszam cię naprawdę z ciężkim sercem, Violetko, ale musisz zmężnieć i poradzić sobie sama. Wyjdzie ci to tylko na dobre, więc zbierz się na odwagę i idź sama, okej? Tak. Ojejku. Kraje mi się serce, że musiałam ją tak zostawić, no ale no co zrobić, siła wyższa. Weszłyśmy do szkoły. O, nie zostawiła mnie samej. Czy ktoś jest w klubie ogrodników? Nope. A w sali gimnastycznej? Nope. W szatni też pewnie nie, okej. Dobra, idziemy bezpośrednio do biblioteki, nie ma co przedłużać. Szkoda punktów, a nie mam już ich zbyt wiele. W bibliotece prawie nikogo nie ma. Aha, oprócz... Właśnie oprócz kogo? O, Melancia. Cześć Merka, rzadko cię tutaj spotykam. To prawda, że nie jestem nadgorliwa. Jak to rzadko cię tutaj spotykam? Drzwi tutaj nie było, dopiero wybudowali nam bibliotekę. No chyba, że ty wchodziłaś parapetem. No, od zawsze wiedziałam, że masz coś z dziobaka. Nic tylko dziobiesz i dziobiesz, kujonie. A w wolnych chwilach wycierasz się po parapetach. O, matko. Wiesz, nie robić wrzutów. Dobrze wiem, że uczniowie nie mają ochoty spędzać całego swojego czasu w bibliotece. Nie mieliśmy w tej szkole biblioteki! O co ci chodzi, kobieto? Nie rób ze mnie nieuka. Nie martw się, to raczej mi uświadomiło, że powinnam chyba teraz trochę więcej popracować. O co jej chodzi? Nie mieliśmy biblioteki, no! Aż mi się plącze język! Mieliśmy. biblioteki w tym miejscu. Może chciałabyś, abym pomogła ci w szukaniu informacji? Nie, dzięki, poradzę sobie. Czemu nie? Muszę przyznać, nie wiem od czego zacząć. Nie, dziękuję, poradzę sobie sama. Jak chcesz. No, zostawiłam Melanię samą przy stole i poszłam poprzeglądać półki. Aha. Wzięłam kilka książek, w których mogłabym znaleźć coś przydatnego. A na jaki temat szukasz odpowiedzi? Zajęło mi to 20 minut, zanim znalazłam to, czego szukałam. Ale poradziłam sobie sama, łaski bez. Nagle usłyszałam, jak ktoś szepcze w sąsiedniej alejce. Kto tam romansuje między regałami? Komu życie niemiłe i nie przeczytał plakietki? Cisza w bibliotece! Nie wolno nawet szeptać. Po cichu podeszłam bliżej. Jak ja uwielbiam takie akcje. O,
Tutaj znajdziesz wszystkie podręczniki do przedmiotów ścisłych, ale znajdują się tu także dzieła wybitnych badaczy. Zobaczysz, przydać się to do lekcji z panią Delaney. Już podejrzewam, z kim on romansuje między tymi regałami. Oczywiście, z nową uczennicą, jakżeby inaczej. Będę o tym pamiętać. Bardzo dziękuję, że mi to wszystko pokazałeś. Teraz będę wiedziała, gdzie szukać niezbędnych informacji. Rzadko spotyka się kogoś, kto ma ochotę pokazać szkołę nowym uczniom. No proszę, jaka przebiegła. Udaje, że nie potrafi się sama odnaleźć w bibliotece. A co, w innych krajach układają książki na półkach według, nie wiem, rozmiarów lub kolorami okładek, że udajesz głupią? Lame, nie damy się na to nabrać. Tylko Nathaniel jest taki głupi, że się dał to wciągnąć. Ja myślałam, że będę jedyną osobą, której Nathaniel pokaże bibliotekę. W jakim ty świecie żyjesz? Oczywiście, że chłopy będą się zabijać, by pomóc ładnej nowej uczennicy. To normalne. No właśnie, to normalne, że się rzucacie na nową, ładną uczennicę. Właśnie, chciałem ci polecić jedną książkę. Myślę, że cię zainteresuje. A ta książka to pewnie Królowa Porządków i Sedes Zagłady. Albo Nostradamus zjadł mi chomika. Lub Dziewczyna w złotych majtkach. No, same bestsellery na pewno ją zainteresują. Jaśnie? Czy on zna już jej gusta? O matko. No jakby na to nie patrzeć, to przytulałaś się do jego nagich pleców w jego łóżku, więc myślę, że i tak 1-0 dla ciebie. O, wow, emocjonalna ruletka, no właśnie widzę, jaka emocjonalna. Nasuwa mi się naprawdę wiele pytań. Po pierwsze, dlaczego ja widzę napięcie seksualne buchające z tej ilustracji? Dlaczego oni stoją tak blisko siebie? Dlaczego tak zalotnie na niego patrzy swoimi patrzałkami? I najważniejsze pytania. Dokąd powędrowała jego lewa ręka? I od kiedy Nathaniel jest zbudowany jak Thor? Oh my goodness, jakie ma piersi. Co tu się dzieje? Ja nie wiem, obudziłam się i wszystko było w postaremu. Poszłam do szkoły i nic tutaj nie gra. I nie pasuje. Ja się wypisuję. Nie wiesz. Nie zgadzam się na taką ilustrację i na takie zaloty. Super, właśnie tego potrzebowałam, dzięki! Boże, co za wazelina. Zgiń, przepadnij. Fajnie mi się z tobą rozmawiało. Ja, oczywiście. Przyjemność po mojej stronie. Szczególnie, że chociaż raz spotkałem kogoś, kto lubi książki tak samo jak ja. Oh my god, już się tak nie podniecaj. A ja tu co, pies? Mówiłam ci już dawno temu, że też lubię czytać. Ale o mnie to już się nie pamięta, gdy dookoła napięcia seksualne między regałami. Zapamiętam to sobie. Ci dwoje nieźle się do siebie zbliżyli. Serio? Już? I to w tak krótkim czasie. To zaskakujące. Śmierć Pyrze, śmierć ziemniakowi. Wszystko powiem Melanie. A ta tak cię urządzi, że wybraknie ci henna i odpadnie ci kropka z czoła. Zobaczysz. Tym bardziej, jeżeli zna się charakter Nathaniela. Często ciężko jest nadawać na tych samych falach, co on. No nie! Nie było mnie 5 minut w szkole i już takie rzeczy się dzieją. Najwidoczniej urok Pri dobrze na niego zadziałał. Mam nadzieję, że nie zauroczą się nią wszyscy chłopcy. A w szczególności jeden. No tylko spróbuję zakręcić się wokół Lisia. To jej dni w tej szkole będą policzone. I jej dni na tej ziemi. W końcu zabrałam się do szukania informacji. Ale nie mogłam się skupić. Cała ta sytuacja mnie zaabsorbowała. Zaraz zacznie się lekcja chemii. Lepiej już pójdę. Ojejciu, moje życie jest takie ciężkie. No, nie wierzę. Gdy weszłam do sali biologicznej, prawie oczekiwałam zastać Nathaniela i Priję w jednej ławce. Tak, wymieniających się numerami telefonu i ustalającymi imiona swoich przyszłych dzieci. Ale było to niemożliwe z powodu sławnego planu rozsadzenia uczniów przez panią Delaney. A no tak. A ciekawe, z kim będzie Priya siedziała. Nathaniel siedział razem z Lee. Priya pojawiła się w dobrym momencie. Czas pozmieniać trochę wasze pary. Jak ją usadzi z Lisandrem? Co? Nie potrzebujemy już trzyosobowego stołu. Armii najwidoczniej nie potrafisz dogadać się ze swoją sąsiadką, dlatego usiądziesz z Charlotte. Tym lepiej dla Armina. A ty usiądziesz z Amber. Kara Mustafa.
Zemsta. Jak karma. Pryja grzecznie przytaknęła głową. Gdyby wiedziała, co ją czeka. Oj, będzie się działo. Pani Delaney wytłumaczyła nam, jak ma wyglądać dzisiejsze doświadczenie. Wyglądała na jeszcze surowszą niż ostatnim raz. Ciekawe, czy Violetka z nią rozmawiała. Zobaczymy, czy tym razem nie zostawi nas samych. Byłoby ciekawie. Serio, nie mogę się doczekać, kiedy skończę tę szkołę. Tylko po to, aby więcej nie słyszeć o tym przedmiocie. Ostatnim razem nie miałyśmy szansy przekonać się, czy udało nam się wykonać doświadczenie. Możliwe, że jesteśmy w tym świetne, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Tak, jesteśmy genialne od urodzenia. Nadzieja motywuje cię do działania, co? Ja dokładnie lubię się oszukiwać i poprawiać sobie tym humor. Widać, że większość ławek nie radzi sobie zbyt dobrze. Wy też nie. Chyba tylko Nathaniel wie, co robić i pomaga Lee z tego wybrnąć. Szczęściara przynajmniej będzie miała lepszą ocenę dzięki niemu. Siedzi z takim brainiakiem. Trochę dalej Amber zaczęła się denerwować. Zobaczyć tę parę w akcji będzie ciekawie. Musimy tylko trochę bardziej podgrzać. Oh my god. Znowu nie ma ta wysadzić salę w powietrze. Amber powinno się przyjmować w niewielkich dziennych dawkach. Przy większej ilości grozi zgon na miejscu. Pewnie jak się urodziła, to położna nakleiła jej na plecach etykietę. Uwaga, ma wściekliznę. Szczepić regularnie i nie podchodzić bez dwumetrowego kija. Mam wrażenie, że ta grzałka jest po prostu zepsuta. Skąd niby to wiesz? Jesteś chemiczką czy co? Aha. Nie, ale używałam już wielokrotnie takiego sprzętu i jestem prawie pewna, że coś nie działa. Mózg Amber. Tak, jasne, spróbuję jednak zrobić jak powiedziałam. Amber ustawiła temperaturę na maksimum. Matko, ratuj się kto może, zaraz pójdziemy w powietrze. Mamo, moja ruda małpo z cyrku, kocham cię. Ojcze, broda na tym bodyguardzie, ciebie też. Wspominajcie mnie miło. I nie zróbcie z mojego pokoju przypadkiem pokoju uciech cielesnych. Urządzenie zaczęło się trząść wraz z kolbą. No, będzie po nas. Nagle naczynie spadło, potoczyło się po stoliku i spadło rozbijając się na drobne kawałeczki. O, cała klasa zamarła. Już po nas, goodbye piękne świecie. Wydaje mi się, że wszyscy mają traumę po ostatnim wypadku. Ja też. Niewiarygodne, pierwszy raz w swojej karierze mam do czynienia z taką niezdarą. Z taką ciamarają. Kilku uczniów uśmiechnęło się na dźwięk słowa niezdara. Niezgrabiara. Zostaniesz po lekcjach, to cię nauczy, aby szanować szkolny sprzęt. Jak ja lubię, kiedy Amber wpada w tarapaty. Proszę pani, jeżeli mogę się wtrącić, to nie jest wina Amber. Matka Teresa z Indii się odezwała, no. Po co się wtrąca? Słucham? Wydaje mi się, że grzałka jest wadliwa. Zaczęła się trząść, gdy ją włączyłyśmy, to dlatego kolba spadła na ziemię. No i po co się odzywasz? Pani Delaney podejrzliwie spojrzała na grzałkę. Najwidoczniej rzeczywiście pojawił się jakiś problem techniczny, ale Amber, wiedz, że mam cię na oku. Nie myśl, że nie zauważyłam, że lubisz sobie pogrywać. Ojejciu, Amber nic nie odpowiedziała, stała jak wryta. Amber to taki wypadek natury, już tak ma od urodzenia, przepani. Proszę się nie denerwować. Nie odezwała się już do Pri ani słowem i pomyśleć, że stanęła w jej obronie. No, naprawdę matka Teresa z Indii. Nie ma pewności, że zrobi to ponownie. Reszta lekcji przebiegła w ciszy i spokoju. To niemożliwe, jeżeli chodzi o tę klasę. Chętnie skorzystałabym z przerwy, aby spędzić trochę czasu z Lisandrem. Tak, w końcu. Postaram się, aby się niczego nie domyślił. Jak chcesz to zrobić? Ale tak właściwie to powinnam zrobić wręcz przeciwnie, jeżeli chcę, aby sprawy między nami ewoluowały. To wszystko jest takie skomplikowane. Wszystko wydawało się prostsze, gdy starałam się nie słuchać swoich uczuć. No i po lekcjach! O-o! Obniżyła temperaturę grzałki, zanim nauczycielka się zorientowała. Gdyby tego nie zrobiła, to Delaney wiedziałaby, że to moja wina! O-o! Na pewno chciała ci się podlizać! Aha! Tak, musiał się zorientować, że jesteś tutaj bardzo popularna i że lepiej jest się z tobą przyjaźnić. Aha, to pewne. Proszę, jak szybko zapomniała o jej przysłudze. Pomyślałam, że mogłybyśmy wprowadzić ją do naszej paczki. Matko, paczki. Taką paczkę to tylko zaadresować i wysłać na Syberię, jak najdalej od wszystkich. Czemu nie?
ale musi zrozumieć, że nie proponujemy tego byle komu. Tia, aby dostać się do tej paczki, pewnie wystarczy spełniać dwa warunki. Po pierwsze, nie mieć rozumu, a po drugie, pluć jadem. Serio? Naprawdę myślisz, że to jakiś zaszczyt? Będzie musiała wyświadczyć nam przysługi, aby tu udowodnić, że zasługuje na to, aby z nami przebywać. Jasnie, państwo. Nie martwcie się, już o wszystkim pomyślałam. Co za horror! Ej, na co się gapisz? Na twoje wdzianko z darów dla powodzian. Spokojnie, tylko tędy przychodziłam. Chyba chciałaś powiedzieć, szpiegowałam, prawda? Jeżeli nie chcecie, aby uczniowie znali wasze patetyczne plany, to nie rozmawiajcie o nich przed salą. Jestem za. Nie szukaj kłopotów, bo ze mną szybko je znajdziesz. Chodźcie, dziewczyny, idziemy. I krzyżyk na drogę! Wampiry. Nie, nie możemy ubliżać wampirom. Daleko im do wampiru. Czyli zombie życiowe. Przemieniona Klementyna. Jestem 100 razy ładniejsza od nowej. I skromniejsza też, jak widać. Haha, kup sobie lusterko, to wtedy porozmawiamy. Powinnaś zaakceptować siebie taką, jaka jesteś, zamiast rywalizować z innymi. To jakaś technika autoperspasji. Nie wierzę. Kup sobie lusterko. A ty kup sobie okulary. Krótkowzroczność da się wyleczyć. Nie martw się, Klementynko, takie wewnętrzne brzydactwo. Nawet taki kret jak ja też potrafi dostrzec. Goodbye, zarazo. Nie wierzę. Ze wszystkimi się kłócę. Wszystkich muszę objechać, wymyślać. Taki mam dzisiaj dzień, więc I'm sorry. Z góry was przepraszam. Jeżeli będę marudzić i będę wredna. Nathaniel. O, Chmerka, czy mogłabyś mi pomóc przenieść tę stertę podręczników do sali biologicznej? Masz takie mięśnie, że chyba poradzisz sobie sam, co? Wow, niezły stos. Nie, przykro mi, nie mam czasu. Tak, pewnie. Wydaje mi się, że chyba powinniśmy mu pomóc. Tak, pomogę ci. Dzięki, ratujesz mi życie. Pani Delaney czeka na nie już od wczoraj, ale ktoś zostawił je tutaj w kącie. Dlaczego to ty musiałeś ich szukać? Czasem wydaje mi się, że niektórzy mylą rolę gospodarza z wyręczycielem. No bo pozwoliłeś z siebie zrobić takie popychadło. Ugarnij się. Ojej, to pierwszy raz, gdy słyszę, jak Nathaniel skarży się na swoją rolę gospodarza. Wszystko jest możliwe. Spokojnie, powinno nam się udać to przenieść za jednym zamachem. W końcu ze mnie Herkules! Z ziemniakiem to miałem zalotne spojrzenia i muśnięcia, a mnie to klepnie jak klacz po tyłku i do dzieła! Idź przed siebie, taszcz te kartony. Ach, to było ciężkie. Tak, przepraszam, powinienem był poprosić o pomoc jakiegoś chłopaka, ale byłaś pierwszą osobą, którą spotkałem. Nie ma problemu, dałam jakąś radę. Naprawdę jesteś osobą, na którą można liczyć. O, thank you. Wiesz, że możesz też na mnie liczyć, gdybyś chciał mi wyjawić jakiś sekret. O romansie swoim z Prią. Możesz podziękować mojej herkulesowej sile. Zrobiłbyś to samo dla mnie. Jestem niczym Herkules. Ach tak? Tak. Ale zabłysnęłam. O, co się tu dzieje? Castiel i Armin? Nie możesz sobie znaleźć kogoś innego, kogo będziesz zamęczać swoimi historyjkami? Przykro mi, ale dopóki tego nie przetestowałeś, to nie mogę pozwolić ci tak mówić. To zniewaga! Pedoper jak się zjeżył. Ale o co chodzi? Merka, powiedz mu! Ale co? Że gra w Guitar Hero... Ten znowu to... Nie różni się tak bardzo od gry na prawdziwej gitarze. A skąd ja mogę wiedzieć? Nie grałam ani w jedną, ani nie używałam normalnej gitary. To niemożliwe. Dalej się o to spierasz? Naucz się grać na prawdziwym instrumencie, zamiast się tak mądrzyć. Spokojnie. Castiel, nie musisz się do niego zwracać w taki sposób. Armin, kiedy w końcu zrozumiesz, że gry wideo to nie to samo, co prawdziwe życie? Uspokoicie się, w końcu wyglądacie jak dzieci, które kłócą się o zabawkę. Nie zamierzam wybierać jednej ze stron, bo potem narażę się tej drugiej osobie, więc zjadę was obu porówno. Dziewczynko, przestań zgrywać mamusię, nie pasuje to do ciebie. Skoro jesteś taka dorosła, to powinnaś to rozstrzygnąć. Który z nas ma rację? Nie wypowiem się na ten temat, sami sobie radźcie. Goodbye. Oh God. To było zabawne. O, Ruzia, a więc... Rozo? Rozmawiałaś z Lisandrem?
Nie, ale właśnie go szukałam. No to nadeszła wielka chwila. Weź mnie nie strasz. Nie chcę się spieszyć, wolałabym powoli brnąć do przodu. Już od dawna się nie spieszysz. Wiem, ale nie mogę tak po prostu wszystkiego mu wyjawić. Muszę być subtelna. Tak, tak, rozumiem, ale mam wrażenie, że nigdy się nie zdecydujesz. Tak, ale muszę tylko... Nagle wstrzymałam oddech. O nie, Rozu, nie wydaj mnie teraz pro życia. Lisander, haha, potrzebujesz czegoś? Och, dobrze, że jesteś. Dyskretnie ją uszczypnęłam, aby przypadkiem nie powiedziała czegoś więcej. Nie uwierzycie, znowu zgubiłem swój notatnik. Dlaczego raz zamiast zgubić notatnik, nie mógłbyś zgubić ubrań? Byłoby ciekawiej. Wierzymy, Lisiu, wierzymy. Mogłybyście mi go przynieść, gdybyście go gdzieś znalazły? Naprawdę go potrzebuję. Pewnie, nie ma problemu. Merka, to naprawdę dzień Samarytanina. Bardzo wam dziękuję, sam jeszcze pójdę go poszukać. Poszedł sobie, był przygnębiony. To twoja szansa. Znajdź jego notatnik i napisz mu wiadomość. Tak, jak już znajdę jego notatnik, to napiszę jego charakterem pisma kocham Merkę, a może się utrwali w tej jego zapominalskiej głowie. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł. Lisander nienawidzi, gdy ktoś szpera w jego rzeczach. Ale nie będziesz szperać, otworzysz notatnik na czystej stronie i napiszesz mu list miłosny. Tak, pewnie, a potem zaprosi mnie na kolację na łódce i będziemy się całować przy zachodzie słońca. A byłoby pięknie. A czemu nie? Wszyscy śmieją się ze stereotypów, ale gdy mają szansę je zrealizować, to nie narzekają. Rozo, tylko żartowałam. Istnieje 0% szansy, że coś takiego mogłoby się spełnić. Jeżeli naprawdę marzysz o łódce i zachodzie słońca, to mogę szepnąć słówko Lisiowi. Nie! Tak! Ona na pewno byłaby do tego zdolna. Ja... Daj mi się tym zająć, okej? Nie naciskaj, bo się w sobie zamknę. To ty przyszłaś ostatnio do mnie porady, a teraz nie chcesz, żebym ci pomogła? Dobrze, spróbuję znaleźć jego notatnik. Potem zobaczymy, co dalej. Znam cię, znowu się wymigasz. Mówię ci, daj mi się tym zająć. Nie stresuj mnie bardziej, kobieto. Pohumarne. O-o, pan Farazowski i dyrektorka wyglądają, jakby byli w dobrych humorach. Ja nie chciałam na nich wpaść, naprawdę. A z historii i geografii jak sobie radzi? Merka? Chyba nie chcę wiedzieć. Na pierwszy rzut oka ma poziom ponadprzeciętny. Jest bardzo otwarta i dobrze obeznana w różnych dziedzinach. Chyba mowa o Pri. Bardzo dobrze, cieszę się, że Priya podniesie trochę poziom tej klasy. What? A my to co? Bla, bla, bla. Przecież nie jesteśmy analfabetami. To denerwujące, jak wszyscy rozpływają się nad Priją. Gdy się ich słucha, to ma się wrażenie, że mamy do czynienia z nadprzyrodzonym zjawiskiem. Albo my jesteśmy tacy tępi, albo nie wiem. Ale sama powtarza, że jest zwykłą dziewczyną. Nie podoba mi się to. Wszyscy są pod wrażeniem Pyry. Jest jej odmieniona Iris. Nie mogę się przyzwyczaić do jej wyglądu. Tomas ma nową dziewczynę. What? No fajnie. Ech, nie jest na to trochę za młode? Mam wrażenie, że zachowuje się jak mama, gdy tak mówię. To zabawne. Och, to jest dosyć niewinne, a poza tym to nie pierwszy raz. Tak, tak, przyznawaj się, że z twojego brata to taki mały Casanova. Zdecydowanie ten mały jest we wszystkim hop do przodu. A ty, Merka, pewnie umysłowo hop do tyłu. Gdy pomyślę, że my jesteśmy w odpowiednim wieku i z nikim się nie spotykamy... Aj, Iris nie mogła lepiej trafić w mój czoły punkt. Ale powiedziała coś bardzo ważnego. W naszym wieku. Tak, jesteście bardzo stare. Jedną nogą w grobie. Nie powinnam bać wyjawić się swoich uczuć. To idź na całość! O wilku mowa. A oto i Lisander. Ale... No, rzesz! Kurza stopa, co ona robi z moim lisiem? Co Priya robi razem z nim? Chyba nie chcesz wiedzieć. Może powinnam mu powiedzieć, że nie znalazłam jego notatnika. Jeszcze dobrze się nie rozejrzałam, szukałam go. Podeszłam bliżej. Lisandrze, znalazłam go w bibliotece. Co? Ja byłam w bibliotece i tam nie było notatnika. No, super. Co za salotnica? No jak tak bardzo chcę widzieć na jedno oko, to mogę jej to załatwić i jej w tym pomóc. Serio. Na szczęście Lisiu nie ma jakiegoś mega podjaranego spojrzenia. Wydaje się być wdzięczny, nic poza tym. I całe szczęście. Twoje szczęście, Lisiu, bo bym cię zabiła.
Mój notatnik, ale skąd wiedziałeś, że to mój? Och, nie martw się, nie czytałam go, zapytałam innych uczniów, czy wiedzą, do kogo należy i Castiel powiedział mi, że to twój. Już nawet koło Castiela się zakręciła. To bardzo miłe, że mi go przyniosłeś, wszędzie go szukałem. Nie ma sprawy, gdybym była na twoim miejscu, to też ucieszyłabym się, gdyby ktoś mi pomógł. Tak, tak, z pewnością byłabyś bardzo wdzięczna. Ale to jest mega podejrzane, bo byłam w bibliotece i tam nie było żadnego notatnika. I dziwnym zbiegiem okoliczności wpadł właśnie w jej ręce, kiedy ona nawet w bibliotece nie potrafi się odnaleźć. Priya się oddaliła i Lisander w końcu spojrzał na mnie. No dziękuję, hello, tu jestem, tak, dzień dobry panu. Ach, Merka, widziałaś? Nie, ślepa jestem. Wydaje mi się, że znaleźliśmy ci zastępczynię! Do twojego serca? Tak. Wbijaj mi głębiej nóż w moje rozdarte serca. Zastępczynia? Wygląda na to, że Priya jest tak samo zdolna jak ty w znajdowaniu moich rzeczy. Raz. Zrobiła to tylko raz. Poczułam ukłucie w sercu. Lisiu, jak możesz? Wiem, że Lisander tylko żartował. No, nie brzmiało to jak żart. Ale to określenie bardzo mnie zraniło. No, nie. Merka, coś się stało? Widać to przygnębienie jego twarzy. Tak, dałeś plamę. Nie, nic. Poszłam sobie, zanim zdążył coś dorzucić. Tak jest, miejmy honor i godność. Minęło kilka dni. Co? Już? I jak wskazywały na to wcześniejsze wydarzenia, Priya szybko zaadaptowała się w nowej szkole. Naprawdę mam wrażenie, że wszędzie jej pełno. Czuję się głupio, że mam jej tu za złe. Wiem, że nie robi nic złego, ale my lubimy marudzić. Jest po prostu sobą i wszyscy ją taką lubią. A na dokładkę dalej nie zabrałam się na odwagę, aby wyznać swoje uczucia Lisandrowi. Na co czekasz? Zabierze ci go! Roza umówiła się ze mną w parku, abyśmy spokojnie o tym pogadały. W pewnym sensie ta sytuacja musi ją trochę bawić. Ta, na pewno. To twoja psia psiuła! Na pewno ją to boli, że sobie nie radzisz w sprawach uczuciowych. Cześć, Rozo. Pomóż mi! Przejdźmy do rzeczy. Rosalio, sytuacja robi się krytyczna. No, nawet nie wiesz jak bardzo. Lisander już znalazł zastępstwo. Wymienił mnie na nowszy, lepszy model. Nic tu po mnie. Goodbye. No. Mówię serio, jeżeli nic nie zrobisz, to chłopak twoich marzeń przejdzie ci koło nosa. Zdajesz sobie z tego sprawę? Ja. Jeżeli nie będzie śmierdział, to raczej wiesz, jak przejdzie mi koło nosa, to nie poczuję. Nie mogłam się powstrzymać, aby nie pomyśleć o tym, jak Priya oddaje notatnik Lisandrowi. Czy zacznie się spotykać z nią, czy z inną, to pewne, że Lisander nie będzie wiecznie singlem. Przyznaj, że powinniśmy omówić tę kwestię. No tak, to prawda. Osobiście uważam, że masz szczęście, że chłopak jak on dalej jest do wzięcia. Mogę się tylko z tobą zgodzić. Długo nie będzie sam. Ale dziwię się, że jeszcze nigdy nie widziałam cię w związku. Faceci są naprawdę ślepi. To prawda. Tak, albo tu ja mam jakiś problem. Tak, potwierdzam. Masz prawdziwy problem. Brak wiary w siebie. Popracujemy nad tym. Chcesz, abyśmy rozegrały to w stylu znowu z tym Cyrano de Bergerakiem? Jak sobie życzysz. Daj spokój, to imię powinno coś ci mówić. Uczyliśmy się fragmentu tego tekstu na przesłuchanie do szkolnego teatrzyku. Tak, pamiętam, ale nie widzę związku między dużym nosem a uwodzeniem. W dalszym ciągu historii Cyrano pomaga Christianowi zdobyć Roxanę, bo ten ostatni nie jest w stanie wypowiedzieć odpowiednich słów, tylko że sytuacja posuwa się za daleko i to Cyrano przemawia zamiast Christiana. To jest strasznie pokręcone. Jak mógł mówić za niego, aby dziewczyna się nie zorientowała, bo było ciemno! Schował się w krzakach. To scena, która dzieje się w nocy. Cyrano schował się pod balkonem Roxany, jeżeli dobrze pamiętam. To nie jest taki głupi pomysł. Nie ma problemu, mogę się schować pod balkonem Lisandra. Tak, ja będę Romeo, a Lisio będzie moją Julią. Złapałam się za głowę i zaczęłam się panicznie śmiać. Co? No ja myślałam, że masz jakiś prawdziwy plan. Spokojnie, to ty zaczęłaś o tym mówić. Nie, wcale, to twój pomysł. Ale to prawda, że jeżeli nie ma balkonu, to plan może nie wypalić. Haha, jest co najmniej 100 innych powodów, dla których to mogłoby nie wypalić. Będziemy się trzymać klasycznych metod. Okej. Ale będziesz musiała się bardziej zaangażować. Jestem gotowa się wysilić. Dobrze, rozumiem, że bezpośrednia deklaracja uczuć to ponad twoje siły. Trzeba będzie postępować etapami. To znaczy? Pierwsza oczywista sprawa to spędzanie z nim czasu. Możesz na przykład go gdzieś zaprosić. Tak, ale już wiele razy to robiliśmy. Czy ja wiem, czy tak wiele razy go zapraszałaś?
Może, ale teraz jesteś świadoma swoich uczuć. To wszystko zmienia. Patrzysz na pewne sprawy inaczej. Nie jestem pewna, czy nadążam. Wasze relacje na pewno się zmienią. Atmosfera będzie inna. Ale może lepiej, żebyście nie wychodzili od razu sami, jeżeli to ma się toczyć powoli. What? Co, boisz się, że na niego się rzucę, jak będziemy sam na sam? Dlatego proponuję ci... Już się boję. Wyjście we czwórkę ze mną i z Leo. Super. Podwójna randka. Może w trakcie zamienimy się chłopakami, co ty na to? Co? Pogrzało cię? To wyjście w parach i od razu wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Powiedziałaś, że się wysilisz. Tak, ale... Rozo, to za dużo. Jak na moje nerwy. Poza tym jestem pewna, że Lisander uważałby, że to dziwne, że spotykamy się z jego bratem. Bzdura. Właśnie byłby bardziej wyluzowany przy osobach, które zna. Nie ma nic mniej pewnego. Musimy tak to zorganizować, aby kontekst nie wydawał ci się za bardzo stresujący. To pewne, że w ogóle nie będę się stresować, gdy razem z Leo będziecie cały czas mnie lustrować. Nie, potrójny stres, bo Leo, bo Lisio i ty... Jesteś dosyć ciężka, jak na kogoś, kto potrzebuje pomocy. Tak, tak, jestem ciężka umysłowo. Coś jeszcze? To doskonały plan, to będzie coś pomiędzy randką a wyjściem z przyjaciółmi. Nie sądzę, aby wyszło aż tak subtelnie, jak ci się wydaje. Subtelnie. No to jesteś gotowa na to doświadczenie? Zamknęłam oczy i wyschnęłam. Boże, podwójna randka. No niech ci będzie. Super. To nie wypali. Zobaczysz, będzie nieziemsko. Znajdziemy ci śliczny strój i... Spokojnie, już widzę, jak ciągniesz mnie do centrum handlowego. Mhm. I znając ją, pewnie wypuści mnie w samej bieliźnie do uwodzenia. Nie wiem, co w tym złego, aby trochę się wystroić. Okej, jeszcze się zobaczę. Najpierw muszę się zdobyć na odwagę, aby go zaprosić. Idealny moment to wieczorem, od razu po lekcjach. Najlepiej by było, gdybyś złapała go, zanim wróci do domu. Idź. To moment, kiedy wszyscy mogą odetchnąć i chcą jak najszybciej wrócić do domu. Będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś wam przeszkodzi. Priya, na przykład. Tak, masz rację. Gdybym tylko jeszcze miał odwagę, aby przejść do działania. Razem z Rozą ustaliłyśmy, że nie zaproponuję konkretnej daty spotkania. Dzięki temu nie będzie mógł powiedzieć, że jest zajęte. Dni mijały, a ja dalej nie mogłam się zebrać w sobie. No nie. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Okej. A wydarzy się pewnie coś ciekawego. O! Kentinos w szatni! Tylko mi się zdaje, czy Kentin wygląda na kompletnie zagubionego. Cześć, co tutaj robisz? Ma jakieś takie dziwne spojrzenie, jest jakiś taki różowy. Czyżby był odurzony zapachem skarpetek w szatni? Merka, to ty? Tak, a niby kto? Tak mi się wydawało, że rozpoznałem twój głos. Ale co ci jest? Dlaczego... Zgubiłem swoje soczewki. Och, przykro mi. Źle je założyłem. W końcu jedną zgubiłem, gdy chciałem lepiej założyć drugą. Wpadła mi do umywalki. Kurczę, ale jak sobie dzisiaj poradzisz, jeżeli nic nie widzisz? Mogę cię prowadzić za rączkę. Wzbudzę zazdrość Lisandra. Mam okulary w szafce, ale nie będę nosić tego paskudztwa. To śmieszne, nie masz innego wyboru, nie uważasz? Ech, no rozumiem, na twoim miejscu zrobiłabym to samo. Jesteś tak samo uroczy, czy nosisz okulary, czy nie. Okej, trzecia opcja to chyba będzie za dużo. Druga? Nie chcę go tak zniechęcać. Dobra, pierwsza opcja? Tak, ale nie zrozumiesz tego. Masz rację. Nie, nie rozumiem. Czego miałabym nie zrozumieć? Te okulary przypominają mi, kim byłem, zanim poszedłem do szkoły wojskowej. To nie są dobre wspomnienia. No rozumiem, ale wiesz, ludzie znają cię już na tyle dobrze, że nie będą zwracać uwagi na stare okulary. Wiem, że to trudne, ale wystarczy, że zignorujesz tych, którzy się do ciebie przyczepią. Nie warto tracić na nich energii. Tak, to nie jest zbyt łatwe. Poszedł sobie niepewnym krokiem. O, biedny Kentinos. Chciałabym mu pomóc, ale nie wiem jak. Znajdź jego soczewki? Kup mu soczewki? Nie wiem. O nie, znowu ona? To niesamowite, jak Nova podoba się chłopakom. Co? To pewne, że wszyscy ślinią się na jej widok. O których chłopakach mówisz dokładnie? Mówisz tak, bo jesteś zazdrosna. Nie wygaduj bzdur. Mamy minus 17. A o jakich chłopakach chodzi? Praktycznie wszyscy. Tak?
ale jeśli chcesz wszystko wiedzieć, to widziałam, że ma wyjątkowo dobry feeling z Lisandrem. Ona cię podpuszcza, zachowajmy spokój, to nieprawda. Zostałam tak ogłuszona, że aż mi dźwięczy w uszach. Mówi to przez przypadek, czy szpiegowała mnie Iroza? Jej narcystyczny uśmieszek naprawdę zaczyna być męczący. Na bank ciągnie z ciebie druta. O, Kentin! Oparł się o szafkę, ale stoi do mnie plecami. Hej, Kentin! Podejdź po cichu. Nie no, podejdziemy po cichu. No i znowu ta pyra. Czy ona musi lepić się do wszystkiego, co ma testosteron? No już, jestem pewna, że nie będzie tak źle. Co nie będzie źle? Przysięgam ci, że będę wyglądać koszmarnie. Powiedział jej o okularach. Kentin, to był twój sekret. Kentin, ale co ona robi? Kolejna ilustracja! Ona mu zakłada te okulary, czy je ściąga? Bo ciężko powiedzieć, chyba zakłada. Ach, do wszystkich musi się kleić. Przybrzydła. Tylko śmiesznie wygląda w tych okularach. Aż mu z wrażenia okularki zaparowały. Czy ty w ogóle coś w nich widzisz, Kentin? Albo ona tak blisko stała, że mu na nie nachuchała i teraz są takie zaparowane. Kentinku, wyluzuj, grunt, że nie są tutaj stare denka od butelki. Wyglądasz sweet, naprawdę. Priya podeszła do Kentina i założyła mu okulary. Brakuje już ci tylko czepka i bujanego krzesła. I robiłbyś za sexy babcia. Uważam, że nie ma w tym nic szokującego. Też tak myślę. Mówisz tak z grzeczności. Nie ma się co oszukiwać. To w ogóle nie w twoim stylu. A skąd ty wiesz, jaki on ma styl? Jesteś nową uczennicą. Ale lepiej to, niż nic nie widzieć, nie sądzisz? Tak, na pewno masz rację. No, z nią to się zgodził. Dlaczego słucha jej, a nie mnie? Czuję się jak smarkula. Jak udaje jej się zbliżyć do chłopaków z taką łatwością? Bo to kokietka? To silniejsze ode mnie. Denerwuje mnie to. Wolałabym sobie pójść, zanim zobaczyliby mnie w takim stanie. No nie. Nie podoba mi się to. No i tym akcentem, kochani, zakończymy dzisiejszy odcinek Sywka. Czuję, że jeszcze jedna ilustracja z innym chłopakiem i normalnie wyślę pyrę na księżyc. Ma więcej ilustracji z chłopakami w jednym odcinku, jak ja w całej grze. Śmierć pyrze ziemniakowi. A tak na poważnie, to trzymajcie się cieplutko i do następnego razu. Pa, pa!